serdecznie witam Państwa na konferencji prasowej Rady Klubu Koalicji Obywatelska. Szanowni Państwo, temat dzisiejszego spotkania Olimpia Grudziądz. Przypomnę, że od dłuższego czasu w szeroko rozumianej przestrzeni publicznej wśród mieszkańców, ale przede wszystkim wśród kibiców drużyny piłkarskiej Olimpii Grudziądz S.A. krążą nie do końca precyzyjne informacje związane ze stanowiskiem Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w sprawie przyszłości sportowej spółki akcyjnej Olimpia S.A. Stąd też radni dziś, jak Państwo widzicie, jest nas siedmioro. Myślę, że te wszystkie osoby, które dzisiaj są, wzmocnią nasz przekaz. A więc radni Koalicji Obywatelskiej przygotowali stosowne oświadczenie w sprawie Olimpii Grudziądz S.A., które mam nadzieję raz jednogłośnie pokaże nasze stanowisko w sprawie klubu. I proszę o odczytanie tego oświadczenia przez radnego Pawła Napolskiego. Grudziądzki Klub Sportowy Olimpia jest najstarszym istniejącym klubem sportowym w Grudziądzu. To duma naszego miasta, która w przyszłym roku będzie świętowała stulecie istnienia. To właśnie z tego klubu wywodzi się sekcja piłki nożnej, której prowadzenie wpisane jest w działalność spółki akcyjnej istniejącej pod firmą Olimpia Grudziądz S.A. Bardzo zależy nam na rozwoju sportu w naszym mieście, dlatego jako radni Rady Miejskiej Grudziądza wspieraliśmy, wspieramy i nadal będziemy wspierać zarówno Grudziądzki Klub Sportowy Olimpia, funkcjonujący w formie stowarzyszenia, w którym działają sekcje lekkiej atletyki i judo oraz autonomiczna sekcja tenisa stołowego, jak i miejską spółkę Olimpia Grudziądz S.A. prowadzącą drużynę piłkarską. Na sercu leży nam dalsze funkcjonowanie wszystkich sekcji sportowych działających w stowarzyszeniu i spółce akcyjnej. Dlatego, podobnie jak wielu Grudziądzan, z niepokojem patrzymy na sytuację w Olimpii Grudziądz S.A. Prezes zarządu tej miejskiej spółki od 3 lat obrachunkowych nie realizuje celów zarządczych, a drużyna piłkarska powierzona do prowadzenia spółce pod jego rządami spadła najpierw z pierwszej ligi do drugiej, następnie z drugiej do trzeciej, a w ostatnim sezonie pomimo zapewnień prezesa oraz znaczącego zaangażowania środków z budżetu miasta nie wywalczyła awansu do rozgrywek drugiej ligi piłki nożnej. 18 października 2021 roku podczas sesji Rady Miejskiej Grudziądza prezes Tomasz Asenski otrzymał od nas 7 czerwonych kartek. W taki sposób wyraziliśmy swój brak zaufania do prezesa zarządu miejskiej spółki, który nie realizuje celów zarządczych, swoim sposobem zarządzania doprowadził do spadku drużyny piłkarskiej z pierwszej do trzeciej ligi, a nas poinformował: nie jestem uwiązany do Olimpii i nie będę za nią umierał. Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, że dalsze funkcjonowanie spółki uzależnione jest od przekazania jej środków na bieżące funkcjonowanie, kierując się dobrem klubu o pięknych tradycjach, jednogłośnie poparliśmy objęcie dodatkowych akcji w Olimpii Grudziądz S.A. o wartości 1 000 000 zł, oczekując wspólnie z mieszkańcami naszego miasta awansu drużyny piłkarskiej do rozgrywek drugiej ligi piłki nożnej. Niestety, w minionym roku obrachunkowym prezes zarządu Olimpii Grudziądz S.A. kolejny raz nie zrealizował celów zarządczych, a drużyna piłkarska, pomimo zapewnień prezesa oraz znaczącego zaangażowania środków z budżetu miasta, nie wywalczyła awansu do rozgrywek drugiej ligi piłki nożnej. Całym sercem jesteśmy z Olimpią Grudziądz. Od chwili powstania spółki w 2013 roku głosowaliśmy i nadal będziemy głosować za wsparciem klubu z budżetu miasta. Uważamy jednak, że konieczna jest zmiana prezesa zarządu miejskiej spółki. Olimpia Grudziądz potrzebuje człowieka, który poprowadzi ją do zwycięstwa, przywróci należne jej miejsce w pierwszej lidze piłki nożnej oraz będzie za nią umierał. Po raz kolejny apelujemy do prezydenta Grudziądza o pilną zmianę prezesa zarządu Olimpii Grudziądz S.A., a następnie pilne przedłożenie Radzie Miejskiej Grudziądza zmian w budżecie miasta gwarantujących dalsze funkcjonowanie drużyny piłkarskiej. Olimpia Grudziądz potrzebuje stabilizacji finansowej oraz sukcesu sportowego. Oczekujemy na pytania od Państwa. Czy Państwo otrzymali odpowiedzi na jego oświadczenie i te pytania zawarte w oświadczeniu na ostatniej sesji? Nie, no jeszcze nie otrzymaliśmy, bo sesja odbyła się w ubiegłym tygodniu. Pan prezydent ma określony czas, natomiast chcę podkreślić, że to dzisiejsze oświadczenie ma dać jasny sygnał mieszkańcom, kibicom, jakie jest stanowisko Rady Koalicji Obywatelskiej. Ono, Szanowni Państwo, nie zmienia się. My już x czasu temu mówiliśmy, pieniądze do Olimpii tak, ale nie pod przewodnictwem pana prezesa Tomasza Asenskiego. A jak prezes zostanie, prezydent go nie odwoła, to co dalej? Panie redaktorze, to ja powiem tak, ja nie wiem, co trzeba już źle zrobić w tej spółce. Przypomnę, 3 lata obrachunkowe i niewypełnienie celów zarządczych, to nie wiem, co jeszcze trzeba zrobić źle, aby właściciel spółki stracił zaufanie do prezesa spółki miejskiej. No nie wiem, co będziecie głosować za dofinansowaniem Olimpii, jeżeli prezes zostanie, czy będziecie przeciw? Jesteśmy
i stoimy na straży i wierzymy w to, że pan prezydent podejmie decyzję o odwołaniu pana prezesa Asenskiego. Jesteśmy przekonani, że ta argumentacja, którą już od bardzo długiego czasu mówimy do mediów, do państwa, spotka się z akceptacją pana prezydenta Glamowskiego i zmieni prezesa na takiego prezesa, który będzie umierał za ten klub. Klub, który w naszej ocenie powinien odzyskać swoją świetność, grając na boiskach pierwszej ligi, tak jak to zawarliśmy jako radni Koalicji Obywatelskiej w naszym oświadczeniu. Ale jeżeli prezes zostanie, nie podniesiecie ręki za dokapitalizowanie spółki? Podkreślam raz jeszcze, wierzymy w rozsądek pana prezydenta i raz jeszcze chcę podkreślić, że nie wiem, co trzeba byłoby zepsuć w tej spółce, żeby pan prezydent Maciej Glamowski stracił zaufanie do pana Tomasza Asenskiego. My to zaufanie już straciliśmy, tak jak przed chwileczką przewodniczący na Polski odczytał. W zeszłym roku dostał od nas 7 czerwonych kartek. Dzisiaj w zasadzie nie powinien, mówiąc w sportowym żargonie, w ogóle wybiec na boisko. Czy wiecie, z czego w tej chwili jest finansowana spółka? Bo te 200 tysięcy, no to już myślę, że już dawno się rozeszło. Znaczy, no, szanowna pani redaktor, wiemy tyle co państwo, ponieważ prezydent nie ma obowiązku informowania radnych o tym, czy spółki miejskie, które nie zostały powołane do udzielania pożyczek, udzielają takich pożyczek, czy nie. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, nieoficjalnie na razie, będziemy te informacje weryfikować, że podobno znowu kolejna spółka pożyczyła środki na funkcjonowanie klubu. My podkreślamy, Olimpia Grudziądz potrzebuje stabilizacji finansowej i sukcesów sportowych. Oczekujemy od pana prezydenta stosownych działań, żeby właśnie zapewnić klubowi funkcjonowanie, stabilizację finansową i sukcesy, których oczekują mieszkańcy Grudziądza. To już nie pierwszy raz spółki pożyczają od nich pieniądze. Wcześniej państwo nie pytali, skąd spółka ma pieniądze? Ale my... Poza dokapitalizowaniem oczywiście oficjalnym. Skupmy się na tym ostatnim, na tych ostatnich pożyczkach. My dowiedzieliśmy się tak naprawdę z mediów o tych dwóch pożyczkach, szanowni państwo. Tak, a później na komisji. No, ja może nieco szybciej z mediów gdzieś tam, ale nikt nas o tym, szanowni państwo, nie informował. Nie pytał o zdanie. I nie pytał o zdanie, tym bardziej, że pozwolę sobie przypomnieć, że na początku sierpnia miało dojść w ogóle do spotkania radnych, wszystkich radnych, z panem prezesem Tomaszem Asenskim, gdzie tenże miał przedstawić w ogóle plany, jakie ma sportowa spółka akcyjna Olimpia Grudziądz na ten sezon. Do takiego spotkania nie doszło, a dzisiaj jesteśmy u progu września. Ale z tego wynika, że prezydent może się w ogóle nie pytać was o zgodę. Może w ogóle nie będzie tej uchwały o dokapitalizowaniu spółki. To jak pan sobie wyobraża w takim razie... No, spółki miejskie dostaną spółki miejskie rozkaz wypłacenia pieniędzy dla Olimpii. Ale może tak będzie. Przyjdzie taki moment, że sportowa spółka akcyjna będzie musiała te pieniądze oddać. Jeżeli będzie to oczywiście forma pożyczki. Jeśli ja mogę coś dodać. Szanowni państwo, jeżeli mówimy o dokapitalizowaniu klubu sportowego, mówimy o środkach publicznych. My nie wyobrażamy sobie, aby przekazywać środki publiczne, środki z budżetu miasta do spółki, w której prezes nie realizuje celów zarządczych. My oczekujemy tylko tego, aby prezes miejskiej spółki realizował cele, które ma wyznaczone przez organ prowadzący, w tym przypadku przez właściciela, czyli Urząd Miejski Prezydenta Grudziądza. Tylko, że z panią to prezes już dawno mówił, że tych pieniędzy potrzebuje, a kontraktował i przygotowywał się do nowego sezonu, więc jakieś trzeba było, znaczy skąd te środki było wiadomo, że będą, skoro nie inicjatywę, było dokapitalizowane, czy wiadomo, że musiał pożyczyć od spółek. Pani redaktor, inicjatywę uchwałodawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ma tylko i wyłącznie w przypadku budżetu prezydent Grudziądza. To, że prezydent Grudziądza ani w czerwcu, ani w lipcu, ani w sierpniu, ani na razie we wrześniu nie przedłożył Radzie Miejskiej konkretnych zapisów uchwały przekazującej środki na funkcjonowanie klubu Olimpia jest dla nas niezrozumiałe i nie akceptujemy takiego sposobu, tak jak pan redaktor wspomniał, przekazywania środków ze spółek i co chwilę dokładania, pożyczania, bo za chwilę te środki będzie trzeba oddać. I co wtedy? Czy pan prezydent te środki odda z własnej kieszeni? Czy pan prezes odda z własnej kieszeni? No chyba nie. Więc jeżeli myślimy poważnie o funkcjonowaniu Olimpii, a Klub Radnych Koalicja Obywatelska myśli poważnie o funkcjonowaniu Olimpii Grudziądz, dlatego dokapitalizujmy ją z miasta, ale nie przy rządach tego prezesa, który doprowadził do spadku z pierwszej do drugiej, z drugiej do trzeciej i nie umiał znowu powrócić do drugiej ligi. Według was, kiedy ta uchwała, ta, której nie ma cały czas, tego projektu powinna się pojawić? Tak? W czerwcu najpóźniej. No, już.
19 czerwca, o ile dobrze pamiętam, był ostatni mecz Olimpii Grudziądz w trzeciej lidze. 21 czerwca, to był wtorek, doszło do spotkania mojej osoby z panem prezydentem, był też pan prezes Asenski, był także radny Sławomir Szymański i wtedy gdzieś tam jakieś ramy ewentualnej przyszłej współpracy, nazwijmy to szeroko rozumiane, jeśli chodzi o Olimpię, myślę tutaj o finansowaniu, gdzieś tam pojawiły się. Ale tak naprawdę to było jedno, jedyne spotkanie i od tego momentu my tak naprawdę nie wiemy, co dalej. Wiemy tylko tyle, że Olimpia S.A. pożyczyła 200 tysięcy złotych, czas na spłatę minął 31 sierpnia i teraz gdzieś w przestrzeni pojawia się jakaś plotka, miejmy nadzieję, że jest to plotka, o kolejnej pożyczce dla Olimpii. To, że Olimpia potrzebuje pieniędzy jak ryba tlenu, to jest jasne, tylko dziwimy się, dlaczego pan prezydent nie wywołuje stosownej uchwały w tym zakresie. Jak myślicie, ono się pojawi, czy nie? Czy nie będzie sesji nadzwyczajnej, a na październikowej też się nie pojawi? Szanowna pani redaktor, po raz wtóry powtórzę słowa prezesa. Nie jestem uwiązany do Olimpii Grudziądz i nie będę za nią umierał. Jeżeli prezes Olimpii nie zmieni się, no to radni Koalicji Obywatelskiej no nie będą mogli zagłosować za przekazaniem środków publicznych do miejskiej spółki. W związku z tym to, czy projekt pojawi się, zależy tylko i wyłącznie od pana prezydenta. Czy zależy panu prezydentowi na tym, aby była transparentność w życiu publicznym, aby środki publiczne, które pochodzą z podatków pani redaktor, państwa redaktorów, naszych i trafiają docelowo do budżetu miasta, a później do klubu Olimpia, były przekazywane w sposób transparentny, czy też nie. To od pana prezydenta zależy, kiedy pojawi się taki projekt uchwały. My uważamy, że ten projekt uchwały powinien pojawić się już w czerwcu. Nie pojawił się. W lipcu, w sierpniu, we wrześniu. Więc czekamy na ruch ze strony pana prezydenta i liczymy na transparentność w życiu publicznym, bo wiemy, że panu prezydentowi też na tym zależy. Ja rozumiem, informacji zwrotnej, nie chodzi o oficjalne te odpowiedzi, ale generalnie do was żadnej informacji zwrotnej, nawet takiej nieoficjalnej ze strony prezydenta nie było. Nie, nie było. Natomiast pojawiały się takie terminy 7-14 wrzesień. Mówię o sesji nadzwyczajnej. Ale to wcześniej już. Ale nie, no tak, ale... 24 sierpnia, tak. Natomiast z tych informacji, które posiadamy, nie jest przygotowywana sesja nadzwyczajna w tym temacie. A z jakiej spółki poszły pieniądze tym razem? Ustalimy i damy zdać. Ustalimy i nie na pewno... Ale z tej samej, tych samych czy inne? Nie wiemy. Nie wiemy. A nie uważacie, że to jest lekceważenie radnych przez prezydenta? Bo już podobna sytuacja była przy ogłoszeniu przetargu na dzierżawę kawiarenki na Górze Zamkowej. I wiedział, że nie przejdzie uchwała, więc zdecydował sam. Spodziewaliśmy się, że pan prezydent podejdzie do tego tematu z takim większym zaangażowaniem. Mając na uwadze, ja przypomnę tą burzliwą ubiegłoroczną sesję z 18 października. Znowu wspomnę o tych 7 czerwonych kartkach, nieobecności pana prezesa Asenskiego, no i nie wywiązaniu się z celu zarządczego. Już mówię o tym ostatnim celu, gdzie tak naprawdę no, rzutem na taśmę, tak powiem w sportowym żargonie, pan prezes Asenski dostał pieniądze na ten sezon, który się skończył. Ten pechowy sezon, nieudany sezon. No więc liczyliśmy, że to jakby postawi w nieco innym świetle tą współpracę, już tak powiem na linii radni, pan prezes Asenski, a tym rozjemcą mógł być pan prezydent Maciej Glomowski. No tak się nie stało, szanowni państwo, dzisiaj jesteśmy sporo czasu do tyłu. Ktoś powie, Olimpia dzisiaj gra, wygrywa, ale ja wrócę do sezonu ubiegłego. 6 kolejek pierwszych wygranych przez Olimpię w ubiegłym sezonie, potem przegrana na własnym boisku z Kotwicą i można byłoby powiedzieć tym, którzy dzisiaj biją brawo, my oczywiście kłaniamy się i bijemy brawo dla piłkarzy, którzy wygrywają i to nas bardzo cieszy, ale tą starą maksymę, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak nie jak zaczyna, ale jak kończy.